Słuchajcie, dzień dobrze się zaczyna. Julian przyszedł mnie obudzić, przyszedł się przytulić. Tak? A Stefan z kolei, zobaczcie, jak śpi wtulony w pałą. Hej wszystkim. Tu już jest, witam się z wami o poranku. Oj, chyba widać bałagan w tle. Może tak, przesuńmy trochę. I tak, dzisiaj jak widzicie, nagrywam vloga. Strasznie dawno nie było żadnego vloga. I dziś jest ten dzień. Wstałam już, myślę, że to będzie dobry dzień, bo z rana spotkał mnie wielki zaszczyt, jak widzieliście. Obudziłam się z Julianem wtulonym we mnie. No i cóż, dzień zaczynam pod laptopem, żeby sprawdzić, czy dostałam jakieś maile, zarówno jako Justyna, jako Juszes i jako Nananana. Też właśnie chcę sprawdzić, czy nie mam jakiś paczek do dopakowania. Ale tak, też często zadajecie mi pytania, czym się zajmuję. No i między innymi zajmuję się właśnie tym, że w pełni sama opiekuję się moim sklepem. Wiem, że to chyba nietypowe, zazwyczaj youtuberzy mają to outsourcingowane jakoś. No ale my sami wszystko pakujemy, odpowiadamy na maile. Okej, trochę już popracowałam. W międzyczasie też musiałam spakować jedną paczkę, ale już do Was wracam i realizuję dalsze plany na dziś, bo postanowiłam sobie, że dzisiaj zrobię trening. Oto więc jestem w stroju sportowym i idę poćwiczyć. Patrzcie, jak Stefan tutaj jest. Tak sapię, bo na chwilę przerwałam ćwiczenie, ale musiałam Wam pokazać. Zobaczcie, powoli zawiązuje się jakaś przyjaźń między Stefanem a Julianem. Coraz częściej wspólnie spędzają czas. Kiedyś by nigdy koło siebie tak nie siedzieli, a teraz? Stefan? Zaprzyjaźniacie się powoli z pandą? Zrelaksowana jesteś w obecności Stefanka, tak? Teraz o pandzie opowiem Wam historię całą właśnie, co jej ostatnio dolegało, bo zaczęłam wątek, a nie rozwinęłam, tylko skończę ćwiczyć i się trochę ogarnę. A może ty rozumiesz, że panda się źle czuje i po prostu się nią opiekujesz, co? Albo czekasz, aż padnie, żeby móc zjeść jej padlinę z kotami, to w sumie nigdy nie wiadomo. Co, zły na mnie jesteś, że tak powiedziałam? Wygląda na złego, co? Zobacz ty. Przepraszam, tak, jesteś dobrym kotkiem. Nie zjadłbyś pandy, wiem. Skończyłam ćwiczyć i miałam iść się myć, ale po drodze napotkałam ten majestatyczny widok. Spójrz se! Julian wyłożył się w tęczy. Właśnie przez to, że mamy dużo szkła w mieszkaniu, to często robią nam się tęcze. I nareszcie długo wyczekiwane przeze mnie śniadanie i mam tutaj sporą porcję lodów bananowo-jagodowych i na wierzchu mam nasiona chia, płatki kukurydziane i migdały. Teraz mam ambitny plan, żeby podciąć trochę włosy, bo później dzisiaj jadę na zabieg na włosy i teraz też chciałabym przygotować fotki przed i po, żeby móc porównać sobie, czy ten zabieg mi coś pomoże. No i pomyślałam, że podetnę końcówki, bo już są w słabym stanie, więc chciałabym zrobić ten zabieg i nie musieć już ruszać włosów, żeby móc autentycznie ocenić, czy szybciej rosły. Taram! I gotowy. Tyle włosów. Miło było. I tak teraz wyglądam. Zobaczcie, jaka różnica od razu, jak są włosy ścięte na prosto, a jakie się trochę zapuści i się robią takie, no niektóre dłuższe, niektóre krótsze, a teraz od razu wyglądają zdrowe. A jeżeli wy jesteście ciekawi, jaki to będzie zabieg, który chcę przetestować i sprawdzić, czy będzie widać różnicę przed i po, no to oglądajcie dalej tego vloga. Właśnie wieczorem na 19 mam wizytę i oczywiście zabieram Was ze sobą. Będę właśnie jeść lunch i mam tutaj zupę pieczarkową, którą zrobiła moja mama, ostatnio nam dała, więc fajnie, nie musiałam nic robić. I mam do tego tosta, a tost to też ciekawa historia, bo jest zrobiony z chleba, który też zrobili moi rodzice. Bardzo mnie to cieszy, że moi rodzice ostatnio mają fazę na pieczenie chleba. A z kolei na toście jest pesto, które zrobiłam wczoraj ja. Czy widzicie tę ilość zupy? I to jest na dodatek, Pawła, drugi talerz. Smakuje zupka od mamusi? Tak, pyszna zupa. Mamo, jak oglądasz, to pozdrawiamy. Dziękujemy za zupę. Dziękujemy za chleb. Jest pyszny i chętnie przyjedziemy po więcej.
Zrobiliśmy już fotki moich włosów przed zabiegiem. Z tego też powodu jestem w innej koszulce i mam takie ładne światło, bo akurat robiliśmy zdjęcia i postanowiłam wykorzystać to, że lampy są rozstawione. I właśnie miałam wam opowiedzieć, co się z pandą działo, bo te osoby, które obserwują mnie na Instagramie, są na bieżąco, ale wy nie. No więc przez ostatnie dni panda nieźle nas nastraszyła, bo miała jakieś szalone ataki, że nagle padała bezwładnie na ziemię i się dusiła. Byliśmy z nią u weterynarza, okazało się, że ma wodę w płucach i dostała leki, które póki co bardzo jej pomagają. No i wszystko będziemy wiedzieć za tydzień, jak te leki będziemy odstawiać i wtedy zobaczymy, czy jej się to nie nawróci. Jeżeli nie nawróci, no to super, to będzie koniec tej nieprzyjemnej przygody, a jeżeli jej to wróci, to możliwe, że będziemy musieli myśleć nad zabiegiem na serce dla pandusi, albo że będzie musiała przyjmować te leki już na stałe, więc trzymajcie mocno kciuki, żeby się bez tego obyło. Ale powiem wam, że no, widać, że panda jest jeszcze trochę przygaszona, ale to już jest i tak milion razy lepszy stan niż to, co było. Powiem wam, że tak się przestraszyliśmy, tym bardziej, że panda, mimo że ma 11 lat prawie, jest super energetycznym pieskiem i głośnym, non-stop szczekającym i biegającym, więc kiedy nagle była taka przygaszona, to naprawdę było tutaj tak smutno. No i też cierpienie zwierzaka to jest najgorsza rzecz, wiecie, człowiek zawsze może powiedzieć, co go boli, jak bardzo i tak dalej, a zwierzak po prostu cierpi w milczeniu, izoluje się, no i strasznie smutno się na to patrzy. Więc taki mały update, śledźcie mnie na Instagramie, tam na pewno będę wam na bieżąco dawać relacje, co u nas i u pandusi słychać. No a my zaraz wychodzimy i w związku z tym idę chyba jeszcze szybko podmalować paznokcie, bo dwa mi odprysnęły ostatnio w wirze sprzątania, więc tak, idę podmalować paznokcie i będziemy się powoli zbierać do wyjścia. I jestem mega podekscytowana, bo jak wiecie, na punkcie włosów mam totalnego bzika i myślałam, że przetestowałam już wszystko, co się da, żeby poprawić stan moich włosów, ale ten zabieg to będzie coś zupełnie dla mnie nowego i innowacyjnego, więc jestem bardzo podekscytowana i bardzo ciekawa efektów, jakie przyniesie. Okej, właśnie zbieramy się do wyjścia, no i pomyślałam, że pokażę wam, co mam na sobie, bo mam jedną bardzo ekscytującą rzecz, więc bluza, na, wszystkim znana, spodnie są z Diversa. I na nóżkach, słuchajcie, mam buty, które są zrobione ze skóry z ananasa, tej samej skóry, której ja używam w moich ciuchach. I te butki są marki Bohema. Ale super widać, że piniatek zaczyna być coraz bardziej popularny. A jeszcze jedną ciekawą rzeczą, którą mam na sobie, jest ta bransoletka marki Giorgio. I spójrzcie, jak pięknie połyskuje. Uwielbiam ją i ostatnio noszę ją cały czas. Hej, jestem już w Instytucie Medycyny Estetycznej i Regeneracji doktora Purwina, dobrze pamiętam nazwę, a to jest tam doktor Purwin. I może on więcej opowie, co będziemy dzisiaj na mojej głowie robić. Będziemy robić zabieg osoczem bogatopłytkowym i będziemy osocze bogatopłytkowe po wcześniejszym przygotowaniu podawać w skórę głowy przy pomocy urządzenia DermaPen, czyli takie mikronakucia, przez które będzie osocze wchłaniało się w skórę, ale pobudzić skórę do regeneracji, aby włosy były jeszcze ładniejsze, gęstsze, płynniejsze. Okej, no to zaczynamy, słuchajcie. Teraz przekażę Pawłowi nagrywanie, bo Paweł też jest z nami. A ja po prostu wykładam się na fotelu i będę czekała, aż się zadzieje magia na mojej głowie. Pierwszym etapem zabiegu jest pobieranie krwi. Mało przyjemne. Mam szczęście, że nie boję się igieł. Mamy rozwiązanie zagadki, czy weganie mają zieloną krew. Nie mają. Zapowiada się dobrze. Krew została wybrana Na dole są czerwone krwinki, których nie potrzebujemy do zabiegu. U góry mamy warstwę osocza z płytkami krwi, które potrzebujemy do zabiegu. I teraz systemem drugiej strzykawki odciągniemy sobie górną warstwę. Jest opcja znieczulenia miejscowego, ale my próbujemy bez znieczulenia. Ja twierdzę, że jestem odporna na ból, zaraz to zweryfikujemy. No czuć lekkie kłucie, ale to jest do zniesienia totalnie.
O, ale dziwne. Cały mózg mi zawibrował. Sam zabieg dermapenem już bez użycia osocza. On działa regenerujące tę skórę. To jest jako połączenie dwóch technik. To osłonka na to urządzenie od igieł jest improwizowana, czy to? Nie, to są specjalne normalne stosunki, wiesz? Nie wiem, co ty. A tak wygląda? Będę przycięty diurex. Po prostu najwidoczniej to jest optymalna forma, która tak sprawdza się w wielu sytuacjach. Żołnierze w apteczkach mają do przenoszenia wody. Wiecie, no może... Naprawdę? Może bez tego na greczku by wygląda, no nie no. Nie, to... W internecie mi tu się mocne wrażenie. Wiesz. Czy to jest krew? Oczywiście. Ta maszynka robi 1300... Kochanie, nie strasz mnie, tam 1300... nie ma żadnej krwi. 1300 dziurek w ciągu sekundy. O, z boku głowy, no to jest trochę mocniejsze wreszcie. Zdrowe odżywianie. O, czyli to dobrze, że jest gęste, tak? No, takie w ogóle czyściutkie, fajne. Jestem już po zabiegu, wyglądam szalenie, mam bardzo ciekawą fryzurę, utrwaloną moją własną krwią i osoczem. Jeżeli chodzi o efekty, no to wypowiem się dopiero za jakiś czas, ale teraz mogę wam powiedzieć, jak było, jeżeli chodzi o ból, no bo robiłam to bez znieczulenia i w sumie myślę, że to była dobra decyzja, bo tak naprawdę te pierwsze ukłucia może były trochę nieprzyjemne, ale potem jak się już przyzwyczaiłam do tego, to totalnie do zniesienia, powiedziałabym, że tak 4 na 10, a jak ktoś jest kobietą, no to nie wiem, w porównaniu do jakiejś depilacji woskiem albo laserem, to ten zabieg to był pikuś. Czy byłam dzielną pacjentką? Byłaś bardzo dzielną pacjentką. Zabieg zrobiliśmy bez znieczulenia. Także, tak jak mówiłaś, bolesność do zniesienia. Jak najbardziej. A może o efektach coś powiemy właśnie. Efekty. Czyli efekty będą spodziewane gdzieś w około za miesiąc będziesz widziała, że włosy zrobią się grubsze, gęstsze, ładniejszy koloryt. Dużo pacjentek zgłasza się z problemem wypadających włosów, także to też ten problem się w dużej mierze likwiduje. Tak, jak mi opowiadałeś, tak, że robiłeś ten zabieg, gdzie dziewczyna tak, garściami wyciągała włosy już. Znajomej przy pierwszym zabiegu, jak przyszło na konsultację, wyjęła sobie właściwie garść włosów. Po pierwszym zabiegu włosów przy takim samym manewrze było tylko kilka. I po dwóch zabiegach zadzwoniła, że tak gęstych i mocnych włosów, jak teraz ma, nie miała wcześniej. No i ja faktem, że bierzesz w ten zabieg jest to, że sam na sobie też go stosujesz, więc teraz tak, możemy wspólnie możemy teraz czekać na efekty i dzielić się doświadczeniami, więc na pewno dam wam znać za jakiś czas, jak to wygląda. A póki to, jeżeli chodzi o sam przebieg zabiegu, no to nie ma się czego bać. A może jeszcze powiesz, ile taki zabieg kosztuje, jeżeli ktoś chciałby przyjść i zrobić? Jeśli zrobimy osocze podawane igłą, czy nie tak jak miałeś, czyli klasycznie, to jest koszt 1000 zł. Jeżeli podawany jest przy użyciu tego dermapenu, czy tych mikro igiełek, to jest 1500 zł. No, więc to tyle póki co. Ja muszę teraz przykryć głowę kapturem, żeby móc wyjść na ulicę. I pozostaje czekać na efekt. O, i ważne też, na szczęście dowiedziałam się, że mogę już jutro umyć włosy, bo właśnie słyszałam, że nie można mieć dłużej włosów, ale na szczęście będę takim freakiem tylko dziś. Nie, te dziurki, które tworzą te molibdenowe igły są bardzo malutkie, także właściwie po godzinie już tam będzie wszystko wykrzepione, dostęp do bakterii czy czegoś takiego jest wręcz niemożliwy, bo szybko to się goni. No dobra, dziękuję ci bardzo. Ja teraz czekam tylko aż tutaj dostanę burzę włosów. Postanowiliśmy, że sobie jeszcze urozmaicimy ten dzień o obiadek i pojedziemy na wegańską pizzę. Nie mogę się doczekać, będę tylko musiała usiąść w jakimś ciemnym kącie, żeby nikogo nie przestraszyć moją zakrwawioną głową, albo czapkę nałożę. Spójrzcie, jak pięknie się prezentuje. Jeżeli jesteście z Białegostoku albo będziecie kiedyś przejazdem czy coś, to gramofon, wegańska pizza z boczniakami. To jest super. Dzięki. Siemka, tu już jest z przyszłości montująca właśnie ten film i zauważyłam, że nie mam reszty nagrań z tego dnia, więc odzywam się do was teraz, żeby jakoś zakończyć tego vloga. Ogólnie za dużo nie straciliście, bo tego dnia nic się więcej nie działo. Wróciłam do domu, wyprowadziłam psa i w sumie siedzieliśmy
domu i poszliśmy spać. Nic już ekscytującego się nie wydarzyło. Ale tak, chciałam ucinać tego vloga tak bez pożegnania, więc teraz jestem tu, aby się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że vlog się wam podobał. Strasznie dawno nie było żadnego vloga na kanale, więc dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście widzieć je częściej. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i jak zawsze oczywiście zapraszam was na mojego Instagrama i na naszą grupę na Facebooku. I tak, dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!